Cześć, witam Ciebie gorąco i serdecznie. Ja jestem Juken, a przed nami 30 odcinek Supermarket Simulatora. Moi drodzy, dzisiejszy odcinek mógłbym zacząć słowami, że chyba zupełnie nieświadomie stworzyłem hurtownię. Supermarket zamieniłem w hurtownię. Ale oczywiście nie będę Ci pokazywał, że ściągnąłem jakiegoś moda czy coś tam nawymyślałem, bo absolutnie nic takiego się nie stało. Dziś, moi drodzy, to po prostu zrobiłem zupełnie nieświadomie, ale zaraz wchodzimy do środka. Nie bez powodu sterczę, moi drodzy, jeszcze na zewnątrz. No sterczę, ponieważ jak widzicie, no już pewnie widzieliście mały spoiler w tym poradniku. Kombinuję i zmieniam wiele rzeczy w moim sklepie, które też dzisiaj Ci, drogi widzu lub droga widzko, pokażę. Ale właśnie, jedną z tych rzeczy jest wygląd zewnętrzny. No może już tradycyjnie pójdźmy na drugą stronę, tylko to trzeba bardzo uważać, bo tu strasznie niebezpiecznie jest na tej drodze. O, ktoś kartony zostawił, a może zajumiemy? A, nie, tam stać nas. Dobrze, zobaczcie, tak to wygląda, moi drodzy, z daleka. I teraz sprawa wygląda tak. Głównie pytanie dla pani, bo wy, drogie panie, bardzo często komentujecie moje odcinki. Swoją drogą bardzo gorąco i serdecznie pozdrawiam koleżankę, która ostatnio napisała komentarz, że ta seria jest genialną formą podcastów do nauki, do sesji. Także bardzo cię, koleżanko, serdecznie pozdrawiam, bardzo mi miło, przesyłam symboliczne serduszko. Moi drodzy, drogie panie, wy macie gust, jeśli chodzi o kolory, my faceci się na kolorach nie znamy, nie będę tu zgrywał kozaka. Powiedzcie, czy taki na zewnątrz ten sklep powinien zostać żółto-złoty, czy może zmieniamy na tradycyjną cegłę, jaka jest obok, no na przykład w Poznaniu chociażby mamy taki stary browar, całkiem ładnie to wygląda. No może starego browaru nie zrobimy z tego naszego sklepu, bo tu już granice rozbudowy są już bardzo ograniczone. Dziś nie będziemy nawet w ogóle o tym myśleli, bo oczywiście kasę trzeba uzbierać. Dziś, drogi widzu, droga widzko, pokażę wam, co zmieniłem. Ale, drogie panie, możecie tak swoją drogą powiedzieć, co robimy z kolorem. Ja tu mam dużo do dyspozycji, nie musi to być cegła, mogę zrobić tak, jak jest w środku. Bawię się tym, ale myślę, że, drogie panie, macie tak dobry gust, że wasza opinia będzie miała tutaj znaczenie. Druga rzecz, to chyba powinienem zmienić nazwę sklepu, bo tak zaraz się przekonacie, jak wejdziemy do środka, dlaczego w ogóle nazwę i logo. Tutaj ewidentnie powinno być inne logo, moi drodzy. Dobra, wchodzimy. O co chodzi z tą hurtownią? No więc, moi drodzy, zacząłem troszeczkę przestawiać półki, bo tutaj gdzieś z jednej strony się przygotowywałem do tego, aby jeszcze jedną kasę wstawić do tej rozbudowy, a z drugiej strony, no chciałem, żeby tutaj ten sklep miał taką przestrzeń, żeby tutaj dało się tak oddychać. No i chciałem zrobić w końcu porządek, no bo tak jak powiedzmy, półki mam w miarę już posegregowane i wiem, gdzie co jest. No tak z tymi lodówkami nie do końca mi to trybiło. Więc ostatecznie sobie to tak poustawiałem, że mamy, moi drodzy, zamrażarki pod ścianą. Mamy każdy produkt pojedynczo w zamrażarce, no pod warunkiem, że się oczywiście nie skończył, jak to kurczoki mają do siebie, no nie wiem, odleciały może do ciepłych krajów, chociaż dziwne, no bo wiosnę raczej ptaki przylatują. No i mamy tutaj serię lodówek. Oczywiście lodówki są żółte. Moi drodzy, to będzie za chwilkę wam wszystko powiem, albo już wam powiem, nie będę was trzymał w niepewności. Słuchajcie, jeśli chcecie mieć takie bajeranckie lodówki, no to podlinkuję wam, link w opisie. Możecie, jeżeli ktoś jest tutaj fanem kanału, fanem tej serii, gracie w supermarket i chcielibyście mieć na przykład żółte lodówki, takie moje, jak ja mam z moim logo, z Tatrą, z piękną panią, może to któraś z naszych wspaniałych widzek, bo wszystkie nasze panie są piękne. Także możecie sobie ściągnąć, tam jest instrukcja na kanale, jak to zainstalować, zresztą na linku z modem również dałem filmik, w którym mówię, jak to możecie zainstalować. No i tutaj powrzucałem lodówki. No, jak widzicie, jest ich mniej i szczerze, jeśli nie chcę was skłamać, no 8 lodówek chyba poszło do kosza, bo tak jakby nie było sensu duplikować. To w zupełności, słuchajcie, w ten sposób wystarczało. Więc w końcu mam posegregowane to, moi drodzy, według jakiegoś sensu. A jaki to jest sens? Już wam pokazuję, znaczy no każdy ocenia pod siebie, czy to jest sens, czy nie, tylko a propos pod siebie, to czasem nie róbcie pod siebie, nie, nie.
Tu, moi drodzy, mamy wstawione lody, bo po prostu chciałem, żeby lody były obok siebie. O, takie zamrażarki mamy z misiem koalą. Również możecie pobrać. Daję linka w opisie, jak można to pobrać. Zobaczcie, tak się troszkę bawiłem. Oczywiście to jeszcze jest wersja beta tego, co zrobiłem. Jeszcze dużo pracy przede mną, aby to wszystko lepiej zrobić. Jeszcze nad szybami pracuję. Także dobrze, moi drodzy, to mamy tutaj w zamrażarkach lody. No, wiadomo, dział alkoholowy chciałem, żeby był no nierozłączny. Zobaczymy, jeśli rozbudujemy, bo z tego, co się domyślam, to pewnie tam ściana będzie przebita. Więc wtedy może nam się uda ten dział alkoholowy jakoś na długość bardziej rozciągnąć, ale no nie wybiegam w przyszłość, bo zanim my tą kasę uzbieramy, to teraz troszkę już nam czasu zleci. Swoją drogą, moi drodzy, bo niby ta seria zbliża się do końca już. Jesteśmy o krok od tego max levelu, bo jeśli dobrze pamiętam, to chyba 99 jest max levelem, albo setny, nie wiem. Chyba setny. Ale moi drodzy, nie bójcie żaby, spokojna wasza rozczochrana. My z tą serią zaczniemy od nowa, całkiem możliwe, że na live'ikach, gdzie będę robił od zera, znaczy od dosłownego zera nie zrobię, bo startujemy z 50, no w tym momencie złotych na koncie. Nie dałoby się tu zacząć od zera. No mógłbym teoretycznie zaczynać od zera i brać kredyt, tylko że kredyty, które są, to już nie są takie, jakbym sobie życzył, w sensie są o wiele wyższe. Ale zobaczycie, mam pewien pomysł. I teraz tak, moi drodzy widzowie, mamy tutaj sobie właśnie te zamrażarki, są sobie pizze, po drugiej stronie są napoje. Jeszcze jak widzicie, tu jedna półka się wolna niestety trafiła. Także jeszcze będę myślał, potem się zaczynają szynki wszelkiego rodzaju, jakieś burger wołowy czy kurczak po tajsku, znowu łódko z kurczaka, mielone mięso, parówki. No i później się zaczynają ryby, zaczynając od ryby po grecku, od sushi małego, dużego, jest i łosoś. No i tak naprawdę jakby to poprzekładać, to byśmy... jeszcze tutaj, to byśmy jedną lodówkę mieli do przodu. W sensie to byśmy przełożyli, to byśmy wywalili. No ale czy to wywalenie lodówki by nam coś dało? No chyba tylko to, że serb można by tu wstawić. Ale nadal nie wiem, co by nam to dało, żebyśmy tą lodówkę stąd wzięli. No może tak wizualnie by lepiej wyglądało. Do przemyślenia temat, moi drodzy. Ale piękne są. Wiecie co? Jestem z siebie zadowolony, bo musiałem się długo męczyć, żeby to miało odpowiednią teksturę, żeby to wszystko naprawdę zrobić. Najbardziej to się musiałem namęczyć, żeby w środku te lodówki były żółte, ale jednocześnie, żeby nie zamalować, słuchajcie, tych drzwi, żeby ta ramka została czarna. No i tam w środku te, żeby też były czarne, także dużo pracy mnie to, widzowie, kosztowało. Drogi widzu, w ogóle, jak doceniasz, że tutaj się staram i też dla was udostępniam właśnie tę moją pracę, to możesz zostawić łapkę w górę, komentarz pod filmem, będzie mi bardzo miło. Swoją drogą możesz, drogi widzu, droga widzko, kobiety mają często lepszy gust co do kolorów. No, tu nie miałem za dużego wyboru, ponieważ żółty jest jakby moim takim kolorem rozpoznawczym, więc... tak zrobiłem, natomiast czy to Coca-Cola, czy to Tatra, okazuje się, że do tego żółtego jakoś fajnie fitują. No ta pani też fajnie fituje. Może to tak jak mówiłem, któraś z naszych widzek. I tutaj, moi drodzy, jakby w samych półek zawartości nie przestawiałem, przy czym przyznaję wam się szczerze, że każdy regał był przesuwany dokładnie według tak zwanej linijki, według płytek. Płytki były dla mnie wyznacznikiem zazwyczaj na większych gankach, to muszą być trzy płytki, widzicie, tego przejścia. No tutaj no jest tak 2,5 płytki. No tak po prostu zrobiłem. Tutaj zlikwidowałem przejście, bo też nam lodówka gdzieś uciekła, przy czym no zobaczymy jeszcze. Będziemy myśleć. Tam pal licho lodówkę. Może sobie tak stać, nie musi być wszędzie dużo przejść. No i, no i nasza zamrażarka, tylko to logo chyba mniejsze zrobię, bo tak szczerze mówiąc troszkę przesadziłem, fantazja mnie poniosła, tak jak mówię, to jest wersja beta, ale miśko ala myślę, że pasuje idealnie. No i tak to przestawiałem, moi drodzy, wszystko, a my tu gadu, może warto byłoby sprzedaż, kochani, uruchomić w ogóle. Zobaczymy też sobie na szybko, jak działa ten sklep internetowy, bo coś się pozmieniało, a zaraz wam to opowiem. No i zobaczcie, moi drodzy, i tak przestawiając, również tutaj zmiana zaszła w kontrakcie, w książkach. To po pierwsze, zmieniłem książki, które mieliśmy, na przykład dałem Nigdy się nie poddawaj Donalda Trumpa, czy Potęga podświadomości Josepha Murphy'ego. Swoją drogą polecam, bardzo fajna książka, naprawdę, no już kilka razy ją czytałem, chociaż wolę też osobiście w dzisiejszych czasach
gdzie jestem troszkę zalatany, posłuchać audiobooka. Sekret prawdy przyciągania, Napoleon Hill, Myśl i Bogać się. Właściwie dałem tu książki te, które pozmieniałem. Zjedzne żabę to są te, które czytałem, które naprawdę mogę polecić. No, 50 twarzy Greya z dedykacją dla pań, żeby nie było, że tylko 365 dni. Także dla was, drogie panie. O, zobaczcie, jedna z klientek przyszła, to chyba nasza Wicka przyszła i kupiła 365 dni. Oj, wy drogie panie, dziewczyny, no ładnie to, tak? No tak trzeba, trzeba. Jak się bawić, to się bawić. No, a tutaj tak dla jaj. Reklamowo, słuchajcie, wrzuciłem, także mówię, jak ktoś chciałby moją książkę mieć w swoim sklepie, żeby mi troszkę pomóc w promocji kanału, to będę bardzo wdzięczny. No i cóż, moi drodzy, no i cóż, to są te rzeczy tutaj, jeśli chodzi o przestawianie. No i najważniejsza rzecz, której wam w końcu nie pokazałem, bo się na książkach zawiesiłem, to tak jak na początku mówiłem, każdy produkt jest na dwóch paletach, moi drodzy, z różnicą srajtaśmy naszej ulubionej, która jest na trzech paletach, albo już właściwie liczyć nie będę. Natomiast zrobiła nam się hurtownia. Ciekawe, czy to... O, można tu wskoczyć, ale coś tak jakoś się zapadłem w tą srajtaśmę. Także nie polecam skakać po srajtaśmie, nic wam to nie da. Chyba bardziej szkoda, że nóg nie widać, że mam, ale raczej nie wskoczyłem. Tak jak na zamrażarkę się da. O, da się nadal na zamrażarkę. Nic nie popsułem, oczywiście zamrażarki działają, to tylko się kolory zmieniły. Widzicie, właśnie tam gagatek mój. Chyba to jest Heniu, nie wiem, to Heniu czy ten, bo oni tak wszyscy podobni. Dobra, mniejsza, czy Heniu, czy Franek, mniejsza o to. Idziemy zobaczyć te zamówienia, bo ja tu musiałem jedną rzecz zmienić i okazało się, po pierwsze, wszedł update do tego sklepu. Zresztą co chwilę, słuchajcie, wchodzi update do tego sklepu. U, jakie tu zamówienie, no ale chyba tak dużego, widzowie, nie będziemy robić, bo się pogubimy, co wy na to? No dobra, dla widza. Jak się bawić, to się bawić, sam mówiłem. Szkoda, że nie ma tu segregacji według kwot, ale rozumiem, że to jest według dat. Ale tu są jedno na 238, jedno na 236, ale zamówienia. Zobaczcie, trzy zamówienia na 200. I no, tak chcę właśnie, widzowie, też zacząć z nową serią, żeby od zamówień internetowych startować i w ten sposób rozwinąć. No dobra, jedno największe zamówienie. I teraz słuchajcie, moi drodzy, zobaczcie. Ja bawiłem się w plikach dosyć dużo, żeby dało się namierzyć produkty, których szukamy. Bo był problem z tymi nazwami, moi drodzy. Był problem straszny. I teraz zobaczcie, mamy, wiemy, że ten, no dobra, sushi to tam wiemy, żywiec, zdrój, woda. No to któraś tutaj będzie z tych. No na łęczowianka to nie będzie, to będzie żywiec. Dobrze. Sos chili. O, jesteśmy koło sosu chili, proszę bardzo. Co to tutaj, no nigdzie, oj, to ja chyba towaru w ogóle nie pozamawiałem, mam jakieś jajka, nie widzę jakichś jajek, bo tego tyle jest, że ja teraz nie wiem, co mam tu kłaść najpierw. Widzę łososia i widzę sushi, ale oj Jezu, ile ludzi, widzicie, dlatego nie polecam, moi drodzy, obsługiwać zamówień sklepowych podczas, gdy są klienci, bo to jest masakra. No tutaj, jakieś dwa papiery toaletowe, nie, czy tytan rdza, kamieni rdza. A, tu przestawiłem swoją drogą, moi drodzy, płyn do naczyń i Ludwika. Nie, Ludwika będę wystawiał, bo nie miałem miejsca. Znaczy, tak w sumie, znaczy nie, że nie miałem miejsca, tylko tutaj jakby musiałyby się książki duplikować, bo to było kompletnie bez sensu, musiałbym skrócić ten regał, no nie będą puste regały stały. Ale dobra, mniejsza tam teraz o to. I teraz jedyny problem, welwet, papier toaletowy, tylko pytanie, który? No nic, domyślmy się, że będzie to niebieski. Trafiłem? O kurde, ktoś trzy papiery zamówił, ale zamówienie. Tytan, kamień i rdza, bo gdzie jest ten tytan nasz? Kurde, aż mi się w głowie, widzowie, kręci. Aż mi się, słuchajcie, w głowie kręci od tego tutaj patrzenia w to wszystko. No to będzie któryś z tytanów, kurczę, tych tutaj pewnie tylko. Który to będzie, bo oj, jak tu jasno mamy. Nie, to jest strajtaśma, czekajcie, to jest tytan. A czy to jest kamień i rdza? Nie jest, to jest od kamienia, czy widzicie? Nie trafiłem. Dobra, no to lecimy po alkohole, moi drodzy. Widzicie, tyle ludzi, że to się nie da po prostu tak pracować. Soplice, wódkę ktoś zamówił. Cyk. Piwo złote. Obawiam się, że tych piw chyba, kurczę, nie zamówiłem, widzowie. Ale nie, jest, dobra, trafiliśmy akurat. Bo piw nie zamówiłem. Teraz tak. Czekajcie, dwa piwa ktoś zamówił? A nie, bo warkę też ktoś zamówił. No to ciekawe, czy mi zwrócą.
No i co tu mamy jeszcze? Ojejku, MK Kawa, Kawa to ja zmieniłem, moi drodzy. To nie będzie MK Kawa, tylko to będzie... Słuchajcie... zmieniłem na Chibo, dlatego że uwielbiam zawsze rano sobie, słuchajcie, kawę żółtą Chibo wypić i tak pod siebie troszeczkę zmieniłem tą teksturę. Mam kawę Chibo. Dobrze, co tu mamy? Ojej, tutaj nie ma przejścia, zapomniałem. No widzicie, ja się też zapominam. Zaraz mi cały sklep wykupią. Udko z kurczaka. Nie lubię udek z kurczaka, fuj. Dobra, tu? Mydło, serek wiejski, no to jak jesteśmy... A, jeszcze tost maślany, czyli chleb i serek wiejski to był... A, ale ludzi, zobaczcie, chyba twarożek? Nie, to jest... Twarożek domowy? Nie, to nie jest serek wiejski. To gdzie jest ten serek wiejski? Ej, droga pani, nie... Droga pani, ale ładnie pani pachnie. Mój aromat na mnie... Ej, no nie, no za dużo tych ludzi, widzowie, weźcie mi ich stąd. Gdzie tu się pracować nie da? Gdzie ja tu mam serek wiejski znaleźć? A może w ogóle go nie mam, bo nie wiem. Kurczę. Ciekawe, czy... No kurde, weźcie mi tych ludzi stąd. Czyżbym przez pomyłkę przeniósł moda, słuchajcie, More Customers? Bo coś mi tu nie gra, nie? Coś mi tu nie gra, widzowie, ewidentnie. O, jest serek wiejski, tu. Dobra, mamy, znaleźliśmy. Widzicie, za dużo ludzi. Piwa tylko im nie znajdziemy. Jack Daniels whisky. To nie to. Jack Daniels mydło i tost maślany, czyli chleb. Jesteśmy gdzieś tu koło chleba. Wykupili mi cały sklep. Swoją drogą to... No widzicie, nigdy nie wiadomo, który. Aha, jest napisane jedna, druga. Dobra. Apart mydło wpłynie, no i nic więcej nie wymyślimy. Chyba, że uda mi się zamówienie po prostu domówić i następnego dnia. No nie, no ile ludzi, ludzie, kochani, zlitujcie się, idźcie mi z tego sklepu. Akysz. Akysz. Dobra, już może niech kupią, co? No przecież nie można klientów wyganiać. Widzowie, no przyszli kupować. Przyszli kupować, zobaczmy jak kupują, jak to w ogóle, no nie no, to kupują ładnie, słuchajcie. I troszkę lamp dodałem, też do tego mojego sufitu, teraz jest ciemno, to akurat nie widać. Ale niestety to jest wina Supermarket Simulatora, czasem się coś to chrzani z tym sufitem, niestety. I coś mi się chyba podłoga popsuła, bo zobaczcie, tekstura się nałożyła mojej podłogi na tą drewnianą. Przebija drewniana podłoga. No ale to coś supermarket musiał odwalić, albo ja coś popsułem w którymś z plików. Właśnie, widzowie, bo może w którymś z plików lodówek to popsułem. Jest całkiem możliwe, słuchajcie. Dobra, na razie nie będziemy do tego, nie będziemy, słuchajcie, tego na razie analizować. No zdarza się, ja, słuchajcie, nigdy niczego nie tworzyłem, także... I tak teraz towaru nie zamówimy, bo tego moda wyłączyłem, żeby po 21 można było zamawiać towar, chociaż nie pomyślałem, bo skoro nasi pracownicy w nocy pracują i w nocy roznoszą towar, no to była to fajna opcja, że od razu by nam pracowali. Tej chłopie, ty chcesz mi napaść na mojego kasjera? Gdzie ty tam wlazłeś? Wynocha mi stąd, już. Akysz. Ty. Ty, zmoro nieczysta, wyłaź, to, że jesteś umięśniony, to co myślisz? No już, nara, zobaczcie jak poszedł, wystraszył się i poleciał. Jak cię kopnę zaraz ten tyłek, ty zobaczysz, ty, kopa ci ktoś kiedyś zasadził. Także moi drodzy, słuchajcie, tak jak w świecie według kiepskich była prywatna, publiczna toaleta, tak w moim sklepie jest prywatna, publiczna lodówka, jak i zamrażarka. I oczywiście, drogi widzu, z miłą chęcią się z tobą podzielę. Tak jak mówiłem, jest link w opisie. Będziesz mógł lub mogła, droga widzko, sobie pobrać. Jeśli chcesz mi pomóc w promocji lub ci po prostu podoba to, to możesz sobie pobrać. Zapraszam, będzie mi bardzo miło. Tak jakby ktoś chciał się wczuć w ten sklep, ten klimat mojego sklepu, to spoko. A tak jak mówię, też niedługo, moi drodzy, zaczynamy serię od nowa, od zera. No bo tak po prostu chciałem podjąć challenge, ale to jeszcze wam nie zdradzam. Jak ruszy ta seria, to zobaczycie, jaki mam fajny pomysł z tym, moi drodzy, związany, aby zacząć od zera. Bo naprawdę pomysł mi się... Oj, nie miałem nic skanować. Bo naprawdę mi się fajny pomysł tutaj w mojej szalonej głowie zrodził. I zobaczymy. Ja już może, wiecie co, sprawdzę w komputerze i tak sobie przygotuję zamówienie, bo widzę, że to będzie ciężko.
Te zamówienia faktycznie trzeba, jak widzicie, tu jest najlepszy na to dowód, moi drodzy, że te zamówienia trzeba obsługiwać w momencie, kiedy no nie ma klientów na sklepie, nie? To także tu musicie widzieć, że wszystko ładnie, pięknie, ale fajnie te zamówienia się obsługuje, wszystko super, ale no najlepiej się je jednak obsługuje wtedy, kiedy no klienci ci między nogami się nie pętają, jakkolwiek to brzmi, ale taka jest prawda. No widzicie, wszystko mam po zero, bo ja w ogóle chciałem też na magazynie troszkę poprzestawiać. Ostatecznie, moi drodzy, tego jeszcze nie zrobiłem. Tak, przyznaję się wam. Widzicie, przestawiłem dosłownie cały sklep do góry nogami w sklepie. Wszystko poprzestawiałem. Na ustawienie tego w magazynie, moi drodzy, na ten moment jeszcze nie mam po prostu jakiegoś konkretnego pomysłu. Nie pytajcie mnie dlaczego, ja może musi mi na to wena przyjść, jak widzicie bardziej się skupiłem też na tych lodówkach, na tych rzeczach wizualnych, a uwierzcie mi, że tworzenie takich no tekstur no jest bardzo czasochłonne. Siedziałem wczoraj całą noc, praktycznie nad ranem szedłem spać, dziś nagrywałem odcinek, po nagraniu odcinku zaraz się wziąłem za poprawki, bo aż mi było wstyd, jak zobaczyłem co tam za słabej jakości lodówki wrzuciłem, także dziś już update'a też wrzuciłem i myślę, moi drodzy, że będzie się to ludziom podobało, bo tak swoją drogą pochwalę wam się, bardzo mi miło, może to ktoś z was, napiszcie w komentarzach, przyznajcie się, będzie mi miło, już na ten moment po paru godzinach 80 parę osób pobrało te moje pakiety, także jest mi bardzo miło, drodzy widzowie, bardzo miło, naprawdę to bardzo motywuje, też wasze komentarze bardzo motywują. Uwielbiam wspaniałych, pozytywnych ludzi, zawsze takimi się chcę otaczać, bo widać, że wielu z was naprawdę docenia moją pracę, daje mi to właśnie taką satysfakcję, że chcę nagrywać więcej, lepiej i jak najbardziej się starać, no bo to jest naprawdę motywujące. Oj, chipsy nam się pokończyły, widzicie, tutaj nam się wszystko praktycznie pokończyło, już nawet nie patrzę za jaką kwotę będzie to zamówienie. Zaraz tak wyjdzie, to zrobimy, słuchajcie, zamówienie za... Znaczy teraz nie zrobimy, tylko rano, ale... Zaraz tak wyjdzie, to zrobimy naprawdę zamówienie za, nie wiem, kurczę, jakieś 20 tysięcy, niech zgadnę. O, na szczęście chociaż te rzeczy, które są na paletach, to się nie musimy martwić. O, się skończyło, suć do zmywarki się skończyła. Jak mi przykro, drodzy klienci, jak mi przykro. Ze sraj taśmą też widać nie ma problemu. W sumie nie wiem, po co ja to teraz tak domawiam, jak chcę przestawiać, słuchajcie, ten sklep, ale tak dwa kartony czegoś domówić, to myślę, że nie zaszkodzi. O, miryndy zero mamy, frugo mamy zero. Tutaj naprawdę. I też sobie oczywiście, słuchajcie, ustawiłem, w jaki sposób to ma... w jaki sposób to ma działać z tymi kolorami, bo to dla mnie było bardzo ważne, żebym mógł to sobie po swojemu po prostu ustawić, że na przykład na czerwono świecą się rzeczy, których albo nie mamy w ogóle, albo no jest tam na przykład 10 na stanie, no to już jest stan krytyczny, nie? I tak sobie, słuchajcie, to ustawiłem. Na żółto, jeśli dobrze pamiętam, chyba ustawiłem na 30. Ale nie chcę was naprawdę skłamać, bo nie pamiętam. Ja tu tak ostatnio cały czas coś zmieniam. A też, żeby działały właśnie te nazwy produktów w sklepie internetowym, to musiałem grzebać w plikach, zmieniać te nazwy, żeby dało radę się, słuchajcie, odnaleźć, co jest co, bo widzicie, teraz już mamy, no niektóre tutaj akurat w sklepie nie wszystko działa, niestety, nie? Ale tam najważniejsze, że w tym modzie sklepu online działa i to jest dla mnie najważniejsze, żeby tam ma działać. Jak szykujemy paczkę, to ma działać, mamy wiedzieć, co mamy uszykować, a nie tam, wiecie, się szczypać. No dobra, no to chyba tutaj tak z grubsza wszystko zamówiłem. No już spojrzałem na kwotę zamówienia kątem oka, 20 tysięcy widzę. No super, super. Myśl i bogać się, właśnie widzę. Widzę, jak mi pieniądze będą na koncie przybywały, jak to sprzedam. Tak to traktuję, bo pieniądze, moi drodzy, trzeba wydawać z radością, z uśmiechem, także z uśmiechem robię te zamówienie, wierząc, że jak to sprzedam, to po prostu będę miał fajną kasę. Jak widzicie, na klientów to na szczęście nie mamy co narzekać, bo jest ich całkiem, całkiem sporo. Także no i jak wykupili wszystkie alkohole, słuchajcie, co za gagatki. Dobra,
chyba już naprawdę będzie wszystko. 409 produktów na rano. No cóż, wyszli klienci ze sklepu? Wyszli, dobra. To skoro wyszli, to zaczynamy nowy dzień. Zobaczymy, może nowego dnia mi się coś niecoś tu naprawi. No i okej. Okay. No oczywiście tradycyjnie czasem mi się zdarzyło coś źle zamówić, no ale znając życie, pewnie kolejne kartony zaraz. I podłoga się popsuła, co to się stanie? Widzicie, coś teraz zaczęło wariować. Teraz, moi drodzy, coś zaczęło wariować. Przecież tu była żółta podłoga, a nie biała. A co? A jak tam w sklepie? No jest mój sufit, zobaczcie, jest mój sufit. Płytki moje są, ale według mnie tutaj, moi drodzy, przebija ta podłoga, która była. Jak dla mnie przynajmniej. Nie wiem, czasem coś w tym farmingu chciałem powiedzieć. No farmingu to też, no kurczę, no te mody, czasami za dużo modów, to wiecie, też niedobrze. O! Dostarczył na nam, nasz gagatek dostarczył nam piwo, którego potrzebowaliśmy, więc możemy teraz z czystym sumieniem zrobić to zamówienie. No i o co chodzi? No, mamy. No i do kosza. Znaczy nie do kosza, zaraz do kosza. To faktycznie, słuchajcie, tak z przyzwyczajenia bym myślał, że karton jest ten, bym poszedł do kosza, a my mamy wysłać to, widzowie. My to mamy wysłać. I cyk, wysłane $200 do przodu. Widzicie już... 10%, słuchajcie, z... O, ty szkodniku, ty. No szkurde. Słuchajcie, 10% z zamówienia, które przecież robiliśmy, bo było na 20 tysięcy, no to 10% to mamy akurat. A nie, no 10% to jest 2 tysiące, to jest 1%. Widzowie, 1% odrobiłem. A. Ja się tak nie bawię, nie? Ja się tak nie bawię. Dobra, słuchajcie, jedną dnióweczkę może sobie pykniemy. Niech mi oni tylko uzupełnią towar. Szkoda, że tak teraz uzupełniają, a nie w nocy. No ale jak nie mieli, no to nie uzupełniali. Więc zaraz się przekonamy, jak oni tutaj pouzupełniają. Pewnie trochę im to zajmie. Oj, ty gonisz mnie z tym kartonem. Właśnie Madzia mi dzisiaj przypomniała. Muszę szota wrzucić, kochani, na kanał, jak mi pracownik tańcował między półkami. Naprawdę. Wiecie co, no możecie dać znać w komentarzach, co sądzicie, kochani, o tych żółtych lodówkach. No mówię, żółty to jest jakiś tam mój kolor, ale chciałem, żeby to było inaczej. Przy czym tutaj się coś schrzaniło, bo na przykład mi się sama podłoga zmieniła. Ale zróbmy może tak, bo ja robiłem jeszcze taką opcję, to było na odcinku i powiem wam, to jest tak, jakby trzeba zacytować takie magiczne słowa, widzowie. Wiecie, jakie słowa? Marian, to jest jakby luksusowo. Zobaczcie, widzowie. Marian, to jest jakby luksusowo. Zobaczcie, jak ładnie. To jest mój sufit. Siedziałem nad nim naprawdę długo, żeby porobić. To nie było takie proste. Ta tekstura musiała mieć odpowiedni rozmiar. Tutaj mamy pewien niefart, moi drodzy. I tego niefartu raczej... Znaczy, mógłbym go... No właśnie, bo co ja tu zmieniłem? Już wam się tłumaczę. Słuchajcie, okazywało się, że te książki bardzo kiepsko wyglądały na tych pięciopółkowych regałach. Mimo, że było to dla mnie praktyczne, bo naprawdę tych książek fajnie wchodziło na półki, no to one po prostu przebijały przez siebie i to nie wyglądało. Więc no jednak, żeby te książki fajnie wyglądały, podjąłem decyzję, że wstawię tutaj regały czteropółkowe. No jeśli chciałbym, żeby tutaj nie było takiego uskoku, to na te pury i finisze musiałbym też wstawić regały czteropółkowe, co w sumie mogę zrobić, ale pytanie, czy chcę. No chyba, że znajdę tu jakieś takie rzeczy właśnie. No chyba, że też... O! Mam pomysła? O nie, bo to spierdzielimy, słuchajcie. To spierdzielimy, bo gdzie wstawię... Ale dobra, karma dla psów może być przecież na osobnym regale. Tylko co ja zrobię wtedy z tym mydłem? No poczekajcie, Ludwik idzie tu. Tu mamy miejsce na regał? Nie mamy, bo paletę wstawiłem. No to dupa. No to już nie ma co myśleć. To jedynie mydło mogłoby tutaj stać. Tu jeden regał wejdzie. Ale co znowu z tym finiszem? Widzicie? No to tak nie. To jest takie kombinowanie. Nie. Chrońcie mnie przed takimi kombinowaniami. Ale fajny ten koala, nie? Widzowie, dziewczyny, napiszcie. Napiszcie w komentarzach, czy wam się podobają moje własne prywatne lodówki i zamrażarki. Własna, prywatna, publiczna toaleta, tak. Jeszcze gagatki noszą. Zobaczmy na magazyn, na komputer, zanim w ogóle ruszymy ze sprzedażą. Nie będę grzebał z zamówieniami za dużo online. Może jedno szybko oblecimy, póki nie ma
klientów, bo po prostu chciałem wam pokazać, że teraz to już działa naprawdę fajnie i jest jakby no super. Dobra, widzę, że tu nam jednak niektóre rzeczy ubyły i to tak dość mocno ubyły. O, zobaczcie, jak fajnie tutaj widać tak na żywca, jak Gostek uzupełnia, nie? Na żywca widzicie, jak przybywa. Także bardzo fajne są te stany magazynowe. Naprawdę bardzo mi się to podoba. Ja jestem po prostu tym zachwycony, można powiedzieć, bo od początku tej serii, tak naprawdę, jak zaczynaliśmy rozgrywkę, do znudzenia mogliście słyszeć moje opinie, że tu nie ma stanów magazynowych, że z tym zamawianiem towaru, pamiętaniem, lataniem do komputera, to jest masakra. I oczywiście, drodzy widzowie, tak, uważam, że te dwie rzeczy to fabrycznie powinny być. Cały czas się zbieram do nagrania tego odcinka, czego brakuje w Supermarket Simulatorze. Nie jako hejtu, ale jako merytoryczną krytykę dla twórców, aby po prostu to może jakimś dziwnym trafem obejrzą i prowadzą. Wątpię w to, żeby tak w cudzysłowie wielka osoba jak ja była usłyszana przez twórców gry, bo jednak mam za małe zasięgi, ale no wiecie, próbować warto. Próbować warto moim zdaniem zawsze. A mówię to przez to, że no, gdzieś tam z handlem troszkę miałem do czynienia, no i jednak takie zamawianie towaru, kurczę, w taki sposób, to są jakieś lata chyba PRL-u, nie wiem, tak mi się wydaje. Dajmy może czas, słuchajcie, chwilę im tutaj poroznosić. Ja was też nie będę za długo trzymał, żebyście nie... Bo i tak się, jestem w szoku, moi drodzy, że jak jest dłuższy odcinek, to chcecie oglądać. Także gorąco was serdecznie pozdrawiam. Robię zamówionko, słuchajcie, moi drodzy, i ja spauzuję na chwileczkę, żeby te gagatki nam zdążyli poroznosić wszystko. I zobaczymy, co to tutaj nam z tego fajnego wyjdzie. No, piwka musimy domówić, bo jak widzicie, z piwkami nie jest tak... Z gorzałką też niekoniecznie. Także powykupowali nam tutaj różne rzeczy. Ja wiem, że może bez sensu, słuchajcie, to teraz uzupełniam, skoro de facto i tak planuję, słuchajcie, rozbudowę sklepu, znaczy rozbudowę, magazyn przerobić, tak? Więc może totalnie jest to bez sensu, ale i tak uważam, że jakby sprzeda się, kochani, sprzeda się ten towar, tam będziemy się szczypać. Sprzeda się. Chyba kolejne 23, nie, na szczęście 6 już tylko. Bo już się bałem, moi drodzy, że kolejne 20 tysięcy pójdzie na towar. No ale wiecie, no jakby ja tu nie będę na siłę, słuchajcie, też tej kasy zbierał na tą rozbudowę. Bo wiadomo, że zawsze czynnikiem napędowym każdego sklepu jest towar. I no nie masz towaru, nie zarobisz. Zresztą widzieliście, jak ja potrafiłem mieć skoki te finansowe, tak? Jak sprzedawałem towar na przykład cały, ile mi kasy po prostu przybywało. Także, no tak to jest, moi drodzy, tak to jest i tak to będzie, aha. No i będzie też tak, że Yuken nie umie towaru zamawiać. Oczywiście, moi drodzy, czegoś za dużo zamówiłem. No to już się... Mam nadzieję, że wytnie. Mam nadzieję, że to już się wytnie. No niestety, Frugasa też za dużo zamówiliśmy. Spoko, będzie się sprzedawało, to wiecie co, będę latał. Będę latał, moi drodzy, sam i sam będę uzupełniał, no bo też to robię. Chcę czuć frajdę z tego sklepu. A tu zobaczcie, kartonów ubywa, bo cały czas jak na chwilę mam wenę, to biorę po te parę kartonów, żeby nie oszaleć, bo jest ich, słuchajcie, tutaj tyle, że no naprawdę, no można kociokwiku dostać w tej głowie, naprawdę. Ja nie mam kota, mam psa, to nie wiem. Skoro jest kociokwik, to chyba może być, nie wiem, psiokwik, czy jak to by powiedzieć, kwik psa, czy kurde, nazwijcie to, jak to się nazywa, jak się na to mówi. Odpowiednik, synonim słowa kociokwit, a i właśnie kociokwiku dostałem, bo we mnie taksówka wjechała. No i tak to wygląda właśnie, taksiarz, taryfiarz, 1 złotówa cholerna. Nie chciał rozjechać. Ach. Ach ci bolciarze, może to był bolciarz. Piwko można? Wysiadamy. Piwko można? No właśnie, moi drodzy, u mnie można piwko.
U mnie piwko w sklepie można. Dobra, poroznosili, jeszcze noszą. Dobrze, to słuchajcie, ja na chwilę wam spauzuję, tutaj będę sobie czekał, aż oni to poroznoszą i jak poroznoszą, to się widzimy za sekundkę z powrotem. Albo wiecie co, moi drodzy, nie będziemy czasu marnowali, bo czas to pieniądz, pamiętajcie. Często oczywiście też tak kiepski mówił, bo mieliśmy sprawdzić jedno zamówienie ze sklepu internetowego. Chciałem wam pokazać, jak to łatwo teraz można te produkty znaleźć. A tak jak wam mówiłem, można śmiało, jak widzicie, te zamówienia obsługiwać, zanim otworzycie sklep, co dla mnie jest naprawdę no, kapitalnym rozwiązaniem, moi drodzy. Dla mnie to jest kapitalne rozwiązanie, że możecie sobie pocykać te zamówienia, zarobić, myślę, że ładne 2000, a później po prostu sprzedawać jeszcze dodatkowo. Także dla mnie to jest frajda. Frito-Lay, frytki solone. Widzicie, wszystko od razu nam wczytuje nazwy. I ciężko teraz, po tych zmianach, które wprowadziłem, zresztą też twórca moda, z tego co widziałem, zrobił update. No raczej wątpię, moi drodzy, żeby twórca moda oglądał moje odcinki, chociaż nie ukrywam, byłoby mi bardzo miło, bo widziałem, że chłopak od tłumaczeń zostawił komentarz, więc może gdzieś tam jednak docieramy do ludzi, moi drodzy, ale raczej to jest przypadek, natomiast faktycznie, oj, nie chcieli, śmietana miała być. Także zostały te zmiany, słuchajcie, wprowadzone i jak widzicie już wszystko fajnie, trybi fajnie, działa i tak naprawdę, zresztą sami za chwilkę przekonacie, ja chciałem to zrobić na żywco z wami, Monte Jogurt, oczywiście może nie patrzę na całą listę, tylko tak staram się od góry patrzeć, więc to od razu wam powiem, że też sobie raczej w głowie będę starał się kodować parę więcej produktów, że będąc obok, żeby tak w kółko nie latać, oczywiście, że tak, można też tak robić, chociaż mam wrażenie, że u mnie jest szybciej, jak ja po prostu robię. No mogę zobaczyć, czy jest tutaj coś, mięso mielone, rzeźnik burger wołowy, zobaczymy, czy tam musiał taki test zrobić, słuchajcie. Czy jeżeli patrzę na to, to będzie szybciej. No i tu generalnie jest wszystko. Potem mamy whisky i piwo. Whisky był Jack Daniels, czy coś mi się przyśniło, moi drodzy? A, jeszcze piwo, Złote Pole, czyli złote piwo. Jack Daniels, tak, Jack Daniels. Jacka mieliśmy tam. Zawsze w dużych zamówieniach musi być whiskacz, a jakżeby inaczej. No i gdzieś tu jeszcze, moi drodzy, piwo tyskie 6 sztuk. Dobra. Widzicie, przez to, że tak mamy fajnie to ponazywane, nie ma problemu z odnalezieniem się. Drażetki były, jak dobrze pamiętam, tu. I widzicie, też nie mam problemu, bo już pamiętam, gdzie co jest na półkach. Także to, co widzieliście w poprzednim odcinku, znaczy kilka odcinków właściwie wstecz, tak? Kiedy no, testowałem tego moda, to oczywiście, moi drodzy, że miałem lekkie problemy, bo po pierwsze nie mogłem znaleźć produktu, bo był on tak jakoś nazwany dziwnie. A po drugie, no to ja sam byłem zamotany, bo no co wam mam powiedzieć, no jak miałem wszystko poprzestawiane, słuchajcie, ja mam pamięć wzrokową, nie wiem jak wy, ale ja na przykład mam pamięć wzrokową i często wiele rzeczy sobie pamiętam. Co my tu mamy? Torcik wedlowski i batony Knoppers. Ja nie wiem, czy to jest szybciej, to jeszcze majonez był. Nie wiem, czy to jest szybciej w taki sposób. Znaczy, na pewno mniej biegania. Czemu nie majonez? Co ja źle wziąłem? A nie, 3 bit! No widzicie, nie przeczytałem całości. Dobra, ja przeczytałem majonez. O kurde, nie no, późno dla was dzisiaj ten odcinek nagrywam. Nie mogę tak późno odcinków nagrywać. Taka jest prawda. Ale zobaczcie, tak jakby nie ma z tym jakiegoś większego, prawda, problemu, robiąc w ten sposób. Odtłuszczacz to był... Kurde, Dix, Ajax, Dix, ten. To jest. A, bo dwa chcieli. Dobra, i dwie potęgi podświadomości. Tylko oczywiście tu się nazwiska nie pozmieniały, ale to już tam wiecie, nie będziemy się szczegółów czepiali. Ważne, że wiadomo mniej więcej o co chodzi. No bo wtedy jak były inne nazwy, to był problem. Nie ten papier?
Albo zielony wziąłem. Nie, niebieski wziąłem. To nie, to zielony. No i proszę, zamówienie za 200 ponad dolarów. To moi drodzy, zróbmy tą niezapomnianą chwilę i wbijmy, słuchajcie, ten setny level razem. Widać, nasi pracownicy, nasi, bo wy jesteście jakby w pewnym sensie, słuchajcie, współwłaścicielami tego bajzlu, moi drodzy. Tak, drogi widzu, droga widzko, jesteście współwłaścicielami, wspólnikami tego bajzlu na kółkach. No nie, na kółkach, bo rower stoi, no kółka są, także jest bajzel na kółkach. A uczestniczycie, komentujecie, piszecie, co wam się podoba, co by można jeszcze lepiej zrobić. Jesteście fajną społecznością, za co wam bardzo serdecznie dziękuję i was gorąco i serdecznie pozdrawiam. Drogi widzu, droga widzko, jeśli jeszcze oglądasz do tego momentu, to kłaniam się niziutko i cię pozdrawiam. No cóż, nie wiem, możemy jeszcze jedno szybkie zamówienie zrobić, bo widzę, że te gagatki się tutaj strasznie nie mogą wyrobić z robotą, ale nie zarzucam im, bo nic im absolutnie, słuchajcie, nie zarzucam, bo coś tam, coś nie coś pracują. Jeszcze jedno zamówienie zrobię z wami. Tak jak mówię, nie chcę tych zamówień robić, jak jest sklep otwarty, ale chcę sobie zrobić taki challenge i wiecie co? To będzie, moi drodzy, w następnym odcinku, bo dziś było już dużo spraw związanych z, no, z tym wszystkim, z lodówkami, z zamrażarkami i myślę, że w następnym odcinku taki challenge bym sobie, może taki challenge bym sobie właśnie zrobił, że żebym tylko wszystkie zamówienia miał wyzerować, że moim challenge będzie polegał na tym, że tyle zamówień, ile jest w komputerze, ja muszę wszystkie przerobić. Oczywiście wiadomo, że nie będą nowe dopływały, bo no bo jesteśmy jakby na zatrzymanym czasie. Dlatego dniówka przeleci, będą zamówienia i ja muszę wszystkie przerobić. A co ciekawe, nie można tutaj oszukać i to mi się bardzo, moi drodzy, podoba. Bardzo mi się to podoba, ponieważ nie można tutaj oszukać i nie można zamówień jakby anulować. Możesz je tylko akceptować, ale one i tak są widoczne w... No, są tutaj widoczne, nie? Morliny, nuggetsy, no, te nuggetsy. Chyba więcej pizza jeszcze jest. I soplica wódka, dobra, pizza riga. Widzicie? I teraz nie ma problemu, wszystko wiemy, co jest co. Nazywa się to tak samo. I nie ma problemu, żeby znaleźć. Jeszcze jest żubr, albo tu jeszcze dochodzi, to tam jeszcze lista się... Żubr, piwo w butelce. Jaki kurczak po tajsku? Co wy mi tu o kurczaku po tajsku? Co ja wziąłem kurczaka po tajsku? Przecież nie brałem kurczaka po tajsku, tylko brałem to. Burger wołowy. Dobra, jest jeden. Teraz berlinki, parówki. Coś tu się znowu skopało, słuchajcie. Nie wiem, nie będę patrzył, bo coś tu się skopało, może za dużo jest. Wiecie co? Lejsy, papryka, kawa. Kawa, pieprz, no to nie. To chleba jakiegoś ktoś nie chce? Tam jakaś szynka jeszcze była. No i widzicie, tak ciężko, powiem wam szczerze. Ciężko jest, żeby tak całą listę przeglądać. Ja to raczej od góry lecę, wiecie? Raczej to lecę od góry, bo mi osobiście jest ciężko. Jak przeglądam całą, to nie jest szybciej. Staram się, ale jakoś, no powiedzmy, że karma dla kotów. I teraz na przykład, zobaczcie, karma dla kotów, płyn do prania, jakiś Balbini Baby, to jest chyba to. Jak już jestem tutaj, to sobie oczywiście spojrzę, czy coś tam, bo oni nie chcieli, ale widzę dwie książki, ale płyn... Dobrze, płyn do naczyń. Pura. Pur stał koło książek. Oraz... 365 dni i Robert Lewandowski. Widzicie, to, że jest pełen tytuł, a ja naprawdę musiałem się pomęczyć. Każdą nazwę produktu, słuchajcie, widzowie, musiałem zmienić, żeby to jakieś tam ręce i nogi miało. Ale myślę, że było warto. Było warto, bo... No podoba mi się to, nie? Podoba mi się to. I teraz tak, tu oczywiście tych dwóch nazw jeszcze nie zmieniłem, tu się domyślam, ale... Bo zmieniłem na Chibo z MK Cafe, muszę po prostu tylko nazwy w plikach zmienić. Tu gdzieś jeszcze polewa deserowa była. Ale żebym to ja pamiętał, gdzie ją wkładałem, tą śmieszną polewę, może tu. A, tutaj, koło Stevie, dobra. Już myślałem, że tam, dobra.
Jakiś bal. Aha, jeszcze słodzik w tabletkach. No to dałem ciała, bo mogłem. Płatki. Widzicie, słodzik w tabletkach. Idzie to w miarę szybko, nie można mówić, że... Morliny, szynka. Także jak widzicie, w momencie, kiedy te nazwy są już takie, no powiedzmy, pełne, no to to już jest spoko. Widzicie, nie ma problemu, żeby się odnaleźć. I w tym momencie ten sklep internetowy mi się podoba, wydaje się fajnym takim challenge'em. No może dziś to na mnie nie robi już wrażenia ze względu na obroty, które i tak w sklepie robimy, ale będę chciał właśnie w ten sposób zacząć od zera, żeby widzieć, ile pieniędzy ja po prostu zarobiłem, tak? Jakby ile jest w tym mojej pracy, tak? Także widzowie, zrobimy to. Zrobimy to już niedługo. No nie mogę zacząć jednocześnie tej serii, bo jak wiecie, tutaj niestety tak z save'ami gry jest troszeczkę niedopracowane, że jakbym zaczął nową grę, no to by mi się skasował obecny zapis. No teoretycznie oczywiście, wiadomo, mógłbym, moi drodzy, teoretycznie oczywiście... A, nie chciałem tego wina otwierać. Teoretycznie mógłbym oczywiście te save'y podmieniać co chwilę, no ale to wiecie, prędzej czy później bym się pewnie z tym zamotał. Także ruszymy z nową serią, jak już tak na dobre skończymy z tą. Dziś wbijamy setny level, czyli kochani, moi drodzy, wbijamy full level, jeśli dobrze się tutaj kojarzę i orientuję. I teraz, jeśli chodzi o te rzeczy, tak, wywaliłem język polski, zobaczę, może wgram go na nowo, zobaczę, jak to będzie działało. I teraz tak, słuchajcie, aha, bo my oj, rachunki popłaciłem i kasy ubyło. Po co ja te rachunki płaciłem? No życie. Słuchajcie, sekcje, bo już tak naprawdę, zobaczcie, pracowników mamy Henia, Franka, Staszka, Ryszarda, jeszcze muszę nazwać naszych kasjerów, co oczywiście zrobię. Niestety już nic więcej, zobaczcie tutaj, nie mamy żadnych licencji, tylko został nam 5 sekcji do kupienia, a tak naprawdę za te 5 sekcji, no trochę się wybulimy, przy czym, no właśnie, się zastanawiam, czy jest sens na raty te sekcje kupować, czy nie lepiej uzbierać kasę w kwocie 500, 600, no tak 650 tysięcy. 650 tysięcy byśmy musieli uzbierać i wtedy możemy lecieć, kupować te sekcje. Także widzowie, jeszcze zostajemy, jeszcze nie kończymy odcinka, dlatego że wbijamy. To jest bardzo ważna chwila w tej serii, wbicie tego setnego levelu. Nie wiem, powinienem tu chyba jakieś fajerwerki, moi drodzy, przygotować. Ale to ty, drogi widzu, droga widzko, możesz zostawić fajerwerki po prostu w komentarzu. Świętujemy ten moment. No bo setny level to już jest coś, 30 odcinek. Ale tak jak mówię, chcę zacząć od nowa i chcę unikać, bo wiecie, ja tu dużo rzeczy robiłem, tak jak no ten magazyn właściwie, ten całą hurtownię, która jest dzisiaj przedmiotem dzisiejszego odcinka tak naprawdę. To, moi drodzy, no robiłem dużo poza odcinkiem. Natomiast właśnie chciałbym może robić to na live'ach, żebyście te moje rozkminy też widzieli, ale starać się... Bo tutaj jakby, no nie chcę, żeby te odcinki trwały, no godzina to jest czasami totalny maks, ale staram się, żeby trwały krócej, w zależności od tego, ile jest do zrobienia. I gdyby nie to, że dzisiaj wbijamy setny odcinek, to mógłby być to oczywiście, znaczy setny odcinek, setny level, mógłby to być oczywiście temat następnego odcinka i nawet nie wiem, czy tak nie zrobimy, bo tu i tak do 50 minut dobijamy, to może zostawię was, moi drodzy, w niepewności w sumie. Jeżeli ja to teraz zapiszę, to jedynym skutkiem będzie to, że... Kurczę, jedynym skutkiem będzie to, że... Kartony mi pracownicy porozwalają. No myślę, że jeszcze jest szansa, że jeszcze nie wbijemy tego levelu. Patrzę, jak ten pasek idzie. Trzymajcie kciuki, może nie wbijemy tego levelu. Zauważyłem w pewnych momentach, że ten level bardzo szybko się wbijał, jak... Dużo towaru zamawiałem, bo pamiętajcie, że za zamawianie towaru również macie level. No mógłbym oczywiście, żeby nie wbić levelu, wejść na kasę i ludziom resztę źle wydawać, ale z tym właśnie też widz tutaj słusznie zauważył. Pozdrawiam cię, drogi widzu, serdecznie, bo komentowałeś właśnie dość tak dokładnie i chyba masz rację. Ja to też tak zauważyłem, że tu nie ma reguły. To może być tak, że to jakieś losowe zdarzenie, czy dany NPC, ty nasz klient... skapnął się, że mu źle wydaliśmy. I od tego ten minus tego expa zależy, że tu nie ma, ja jakby, no sprawdzałem, to było jakoś tam w sposób powtarzalne,
Ale masz rację, nie ma takiej reguły konkretnej, to jest taka bardziej, myślę, losowa sprawa. Ja myślę, że wiecie, to jest tak samo jak z tymi algorytmami. Jak teraz zobaczcie, przy kasie stoją praktycznie wszyscy NPC-ci są różni. No dobra, sorry, trzech mamy ufolutków w czerwonych koszulkach, zmieniło się. Znaczy, no dobra, ale powiedzmy, że przymkniemy na to oko, bo przy kasie stoi jeden ufoludek w czerwonej koszulce, tak? Stoi jeden, nie są powtarzalni. To, że tam akurat się nałożyli, jak o tym mówiłem, to przypadek. Ale każdy NPC, zobaczcie, przy kasie jest inny. Ale czasami faktycznie tak się zdarzy, że jeden obok drugiego stoją identyczni. No dobra, właśnie się to zdarza, zaczyna się to zdarzać, więc uwaga, chyba się zaczną duplikować nam NPC-ty. Swoją drogą, widzowie, jakby rozumiem, bo jakby nie mam o to pretensji do twórców gry, no bo to jest jakiś tam szczegół, my się tu śmiejemy. Bo też tych NPC-tów, w sumie powiem wam szczerze, nie policzyłem, ile rodzajów tych NPC-tów jest. Na pewno kobiet mamy, może być 10 różnych kobiet, 10 różnych facetów, ale nawet wam powiem szczerze, zastanawiam się, bo zobaczcie, kobiety już mamy raz, dwa, trzy, cztery różne, pięć, sześć, siedem, ja już widzę siedem różnych kobiet, ósma. No dobra, i teraz się chyba zaczynają... Chociaż to też tak ciężko, wiecie, na żywca się skapować, że... Ósma... Tam wyszła chyba dziewiąta weszła, dziesiąta, jedenasta. Dobra, wiecie co? To może być koło 15. 15 rodzajów NPC-tów, czyli facetów przypuszczam, że też 15, nie? No i wiecie, w tym momencie macie 30 jakby klientów, no w momencie, kiedy całego dnia, przez to, że ten czas tak szybko leci... No bo tu jest, myślę, problemem ten czas szybko lecący w odcinku. Znaczy nie u mnie w odcinku, tylko no w Supermarket Simulatorze, tak? W dniówce właściwie. No. I wtedy te NPC-ty zaczynają się duplikować, bo jeśli mamy na przykład 200 klientów przez cały dzień, chcę zobaczyć, ilu ich będzie i wam pokazać. Ale mi się ta Tatra podoba. Ja swoją drogą Tatrę uwielbiam. Już niedługo weekendzik, jutro już piątek, piąteczek. Znaczy w sumie dziś, kiedy już oglądacie ten odcinek. Jest piątek, piąteczek, piątunio, bo jeszcze wam to w nocy nagrywam, moi drodzy. Czasem staram się, szczególnie w weekendy, kiedy robię live'y na drugim kanale, no to staram się raczej mieć tutaj zapas nagrany, żeby odcinki nie wypadały. No dobrze, moi drodzy, no myślę, że uda się nie wbić tego levelu, a jak się wbije, no to trudno. Będzie to temat na następny odcinek. Tak czy siak, będzie to max level, moi drodzy, i no zobaczymy. No możemy w sumie przerwać. Nie będziemy czekali. Widzowie, zostało tak niewiele, myślę, że to będzie fajny akcent właśnie na następny odcinek. Wbijamy nowy level. Ja nawet właśnie żegnając się z wami zrobię może coś takiego i zacznę nagrywanie następnego odcinka będąc na tej zamrażarce, będąc na górze. Także drogi widzu, droga widzko, dziękuję ci serdecznie za oglądanie, miło mi, że jesteś ze mną, miło mi, że komentujesz, jestem ci bardzo wdzięczny, również gorąco i serdecznie proszę, zostaw właśnie komentarz, łapkę w górę pod filmem dla lepszych zasięgów, jak zechcesz udostępnić moje chociażby poradniki z Supermarket Simulatora w jakichś fajnych grupach ludzi, którzy się tym interesują, bardzo mi to pomoże, będę bardzo ci wdzięczny. Wspaniałego wieczoru, dnia, czy kiedykolwiek to oglądasz, trzymaj się, cześć!